Drugiego gola dla Lecha Poznań zdobył Łukasz Teodorczyk. Napastnik Kolejorza mecz rozpoczął na ławce rezerwowych. Trener Lecha Poznań dał szansę Teodorczykowi dopiero od 60 minuty meczu. Jednak Łukasz spisał się doskonale i 9 minut później wpisał się na listę strzelców. Pięknym uderzeniem z linii pola karnego pokonał Mariana Kelemena. Najważniejsze zacząć od zwycięstwa. Cieszymy się, że udało nam się zdobyć 3 punkty na własnym stadionie. Miejmy nadzieję, że to będzie ten pierwszy krok z wielu zwycięskich. Wchodzisz na boisko i po prostu robisz swoje, to czego oczekują i kibice, i trener, strzelasz bramki. No tak, to do mnie należy, wszedłem, udało mi się strzelić bramkę. Cieszę się, że strzeliłem tą bramkę i że wygraliśmy mecz. Można powiedzieć, że siadła piłka po prostu na nodze? No, można tak powiedzieć. Powiedz, jak ty się czułeś, no bo wchodzisz od 60 minuty i ta sytuacja na boisku jeszcze remisowa, trzeba walczyć do końca. Ja akurat czułem się bardzo dobrze, nieważne na ile trzeba pomóc drużynie, wszedłem w takim momencie, gdzie ta szala wahała się jeszcze, udało mi się pomóc przechylić ją na naszą stronę, strzeliłem bramkę i z tego się cieszymy. Powiedz tylko, dla kogo kołyska była jeszcze? O, dla Dimy, a druga dla Darka.